ktoś powiedział, i to jest bardzo fajny cytat, że jeżeli rozwalasz swojego Mavica, to jest coś nie tak. A jak nie rozwalasz swojego FPV quada, to też jest coś nie tak. I to właśnie na tym polega. Bo one się zawsze rozwalają. Okej, można latać. Słuchajcie, może zacznę od tego tak nietypowo, że w sumie na FPV mogłem już wydać jakieś 12 do 15 tysięcy, ale mam tych kładów może nawet 10, nawet nie jestem w stanie ich policzyć, bo część to są tylko ramy, sporo podzespołów, tak, może 10-15 tysięcy w tym zakresie, ale mógłbym nimi latać właściwie, gdybym miał teraz gogle od DJI i byłyby kompatybilne z co najmniej 6 kładami, mógłbym latać spokojnie przez 2 lata nimi, naprawiać i tak dalej, bo mam na tyle części samodzielnie, bez żadnych dodatkowych kosztów. Tu jest protek, którego dzisiaj rozwaliłem trochę, ale ta rozwałka, wystarczy kropelka, żeby to skleić. I wszystko gra, a coś takiego kosztuje 30 zł. DJI-u coś takiego by kosztowało pewnie 630. No i specyfiką tego hobby jest niestety fakt, że jak nie mamy części, to trzeba albo czekać, albo sobie wydrukować. Ale w każdym razie nie ma tutaj jakichś specjalnych kosztów, bo takie dakty iFlight sprzedaje i wysyła je. I to nie są naprawdę duże koszty. A gdybym się uparł, to mógłbym to pewnie skleić. A może coś wydrukuję na drukarce 3D, chociaż nie wiem, czy tak precyzyjnie. W każdym razie, istota sprawy jest taka na tę chwilę, że nie ponosimy żadnych kosztów. Możemy oczywiście, jak mamy tylko jednego kłada, długo czekać, ale jak mamy ich więcej, możemy cały czas latać. Bo tego typu ten protek kosztował około 500 zł. Teraz słuchajcie, produkt, który po pierwszym crashu potrafi się rozwalić, a DJI Care kosztuje 60% wartości drona. No to kurczę. TBS Nano, czyli Crossfire, idzie do nas z Gula i to będzie fantastyczna piątka, którą będę latał już wkrótce. Drugi w kolejce czeka Cinerad, też odbiornik już jest Crossfire, czyli TBS Nano. I naprawdę ta konstrukcja, powiem wam, że jest super. Jest już 14:25, ale na szczęście loty są tutaj krótkie i to jest to, co mówiłem o akumulatorach, że praktycznie jeden lot trwa około 3 minut, więc w 10 minut będziemy załatwieni, jeżeli w ogóle odpalę. Bo zawodność i awaryjność tego mojego systemu jest mega. Jak nie akumulatory, to wizja, to kanał. Więc faktycznie DJI mogło zrobić mega progres w stosunku do tego, co jest. Nawet Fetcharki, takie dobre rozwiązania typu te HD, czy to, co mamy obecnie, Sharkbite, one mimo wszystko nie są doskonałe. Jest ciągle mega daleko do doskonałości. Najporządniejszą rzecz, jaką mam w tej chwili, oprócz kładów BNF, czyli Bind and Fly, to radio Tango, jest naprawdę mega fajne. Trzecia wspaniała jednostka to jest Beta FPV i też ma Kadex Vista zamontowany tutaj z kamerą DJI. Super kład. Czwarta moja jednostka na DJI-u, na Kadex Viście, ale kompatybilna z goglami, to HOM. To jest mały wingsuit.
piąty wingsuit, też Kadex Vista i kamerka Nebula. Szósty kład, jeżeli chodzi o Kadex Vista kompatybilny z goglami DJI, to Beta FPV. Fantastyczny, 95 V2. I to jest moja szósta jednostka, więc mam 6 jednostek kompatybilnych, jeżeli chodzi o cyfrowy VTX z goglami DJI. I do dzisiaj nie mam gogli DJI. Na pewno rodzi się pytanie o dostępność, bo gogle DJI w wersji pierwszej nie są dostępne praktycznie od jesieni. Ja zamawiałem we wrześniu, do dzisiaj nie było szans, żeby zamówić, żeby uzyskać te gogle, bo w grudniu usłyszałem, że niestety ich nie ma już. Więc to jest prawie pół roku, kiedy jesteśmy pozbawieni dostępu do produktu. Więc trochę słabo, jeżeli chodzi o odpowiedzialność firmy DJI pod tym względem. To było mega wręcz słabe. Jeżeli ktoś ma na przykład, tak jak ja, 6 jednostek Kadex Vista, czy właśnie Air Unit, to jest to naprawdę mega frustrujące, bo wydałeś kupę kasy, a latasz cały czas na starych creepy goglach. No i dobra, słuchajcie, jest 15 w tej chwili. Odświeżmy tą stronę i zobaczmy, czy już można kupić FPV. No można kupić, 1400, tak jak mówiłem. 1400 euro. Jak na razie nic mnie nie zaskoczyło. Może propelery? Chyba nie ma samych gogli w tej chwili. No, nie ma samych gogli. Carry Fresh, 200 euro. Super. Straciłem całkiem wizję w goglach. Jest. No i dobra, i teraz słuchajcie, wyłączmy go. I w takim przypadku, jakbyście latali nowym kładem, straty by wyniosły naprawdę dość sporo, pewnie połamane byłyby już te ramiona. Odłączę, jak wyglądają straty. No mam pęknięty jeden dakt i to właściwie tyle. A wszystko poza tym jest ok. Ten dakt był już pęknięty dawniej. Widzę, że już nie polatamy więcej. Trzeba kupić się gogle od DJI. 3100 zł. Siedziałem teraz przez 2 godziny i oglądałem recenzję. No i to wygląda w ten sposób. Pierwsza. Druga. Całe ramię. Przednie też. To samo. Przednie ramię. Ten dron nie nadaje się do agresywnych lotów freestyle'owych. On jest do cruisingu bardziej. Do agresywnych lotów w stylu Mavica. Ale nie jest to dron, który wygląda mi na wytrzymałe, niestety. Gogle z tego będą najlepsze. Coś mi się tak wydaje. I to, co mi się tutaj bardzo podoba, to choćbyśmy nawet się rozwalili, to mamy piękne radio, które jest kompatybilne na przykład z wieloma kładami. Mamy, jeżeli sobie oczywiście sprawimy, lepsze gogle, czy Fat Sharki, czy właśnie od DJI, ale to wszystko gra. Natomiast wyobraźcie sobie taką sytuację, że wydaliście 6,5 koła i po pierwszym locie ten dron jest roztrzaskany w drobny mak. No to uczucie jest bezcenne, bo ja już takich chwil miałem wiele. Wiem, jak to jest. Ale dobra wiadomość jest taka, że pewnie V2, czyli wersja druga, będzie lepsza. Pewnie będzie mocniejsza, inne będą koszty. Care nie będzie kosztował 64% wartości drona z pierwszą wymianą. Tylko będą to jakieś realne wartości. Idziemy skleić to kropelką, zaraz polatamy jeszcze. Zdążymy, bo jeszcze słońce jest wysoko. Słuchajcie, więc tak, pierwszy dron, jakiego kupiłem w ogóle, pierwszy kład, jeżeli chodzi o FPV, to kupiłem Bumble Megabee od iFlighta i uważam, że iFlight jest firmą, która jest warta wydania pieniędzy, bo naprawdę wartość, którą się uzyskuje, jest mega w stosunku do wydanej kasy. Takie drony jak Protek, czy jak właśnie, może nie Megabee, bo jest trochę podatny na rozwałki, ale Nazgul, czy Protek, czy Sidora, rewelacyjna wartość w stosunku do wydanych pieniędzy. I to, co trzeba przyznać, że faktycznie, żeby się nauczyć latać, to nie dość, że symulator, to trzeba rozwalić się i to tak nie 2 czy 5 razy, ale trzeba się rozwalić 200 razy. Ja się rozwalam cały czas i to jest żaden wstyd. Jak ktoś powiedział, i to jest bardzo fajny cytat, że jeżeli rozwalasz swojego Mavica, to jest coś nie tak.
A jak nie rozwalasz swojego FPV quada, to też jest coś nie tak. I to właśnie na tym polega. Super.